miłość. To magiczne słowo, tak często goszczące na ustach człowieka. Nie zawsze jednak człowiek nazywa miłością to, co jest pozytywne, co służy zbudowaniu i szacunkowi, co pozwala na rozwój jednostki, jak także i społeczeństwa. Miłość w znaczeniu biblijnym objawienia Bożego to relacja między dwiema osobami. To dar jednej osoby na rzecz drugiej. I tyle miłości jest w każdym z nas, na ile potrafię sobą obdarować drugiego człowieka, aby dać mu szczęście, wspomóc w dobrym, zaradzić jego potrzebom i pojawiającym się brakom. Ta miłość, o której dziś mówił w pierwszym czytaniu święty Paweł na różne sposoby, stanie się fundamentem waszego małżeńskiego i rodzicielskiego życia. Bo bez miłości nie ma życia. Nie ma tchnienia, które mogłoby człowieka prowadzić do rozwoju i wzrastania w doskonałości. Miłość więc jako relacja człowieka do człowieka staje się początkiem waszej małżeńskiej i rodzicielskiej drogi. Ale miłość to nie tylko relacja osoby do osoby ludzkiej, ale to nade wszystko relacja człowieka do Boga jako źródła miłości. Święty Jan podpowie nam, Bóg jest miłością. Skoro więc dwoje ludzi kocha się, wprowadza w swoje życie Boga, który jest miłością. Bez tej relacji bowiem nie moglibyśmy wiedzieć nic o miłości. Bez relacji człowieka do Boga, bo od Boga dowiedzieliśmy się, że to jest właśnie miłość. Bóg wyszedł w darze do człowieka, powołując go do istnienia z niczego mocą swojej woli. Bóg posyła człowiekowi Syna swego Jezusa Chrystusa, aby w miłości go zbawił, dał mu możliwość osiągnięcia szczęśliwej wieczności. I stąd dowiadujemy się, czym jest miłość, jaką wartość stanowi w życiu człowieka. Mówiąc zaś o relacji małżeńskiej, ta miłość jest wyłączna, bo jest niepowtarzalna. Wyłączna dla dwojga osób, mężczyzny i kobiety, którzy stają się dla siebie mężem i żoną, a więc w miłości są całkowitym darem z siebie dla drugiego. Żona dla męża, mąż dla żony. I dlatego tu jest ta wyłączność miłości, bezwzględnego oddania się sobie nawzajem, jak usłyszymy za chwilę, na dobre i na złe, bo miłość nigdy nie ustaje. I powołani do tej miłości zostaliście zaproszeni jednocześnie do tego, aby spełniać zadania wynikające z tego powołania, jakim jest małżeństwo i rodzicielstwo. I przez to stajecie się współpracownikami Boga.
Bóg zaprasza was do współpracy z sobą w przekazaniu życia, stworzeniu nowego człowieka, przyjęcia tego daru życia i wychowania go, i zaprasza też do uświęcenia siebie nawzajem. Bowiem przez realizację zadań wynikających z powołania małżeńskiego i rodzicielskiego człowiek wierzący zasługuje sobie na pełnię życia w chwale Królestwa Niebieskiego. Poza sakramentalnym małżeństwem to jest niemożliwe. Taki wielki dar składa w wasze ręce Bóg w Trójcy Świętej Jedyny. Jezus Chrystus, o czym słyszeliśmy dziś w Ewangelii, 2000 lat temu, posyłając swoich uczniów apostołów aż po krańce świata, aby głosili dobrą nowinę o zbawieniu człowieka, czyli o powołaniu do życia wiecznego w chwale Królestwa Niebieskiego, wyposaża ich w środki, dzięki którym te zadania spełnić będą mogli. I was wyposaża też w te same środki. I chciałbym to zdanie Jezusa Chrystusa o środkach zapewniających spełnienie się w powołaniu uczynić życzeniami Kościoła dla was. I pragnąłbym, abyście zapisali sobie głęboko w swojej świadomości i sercu to zdanie już dziś słyszane. Zdanie Jezusa Chrystusa. A wy wytrwajcie w miłości mojej, mówi Chrystus. Amen.